Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie w podcaście numer 23. W podcastach mówię na żywo o tych informacjach, które podają Amazon Game Studios, o sytuacji w New World, która ma akurat miejsce, i wszystkich elementach, które są zapowiedziane, bo ostatnio Amazon Game Studios zapowiedział nam bardzo dużo ciekawych rzeczy, w zasadzie nowego kontentu, który powoli będą wprowadzać, na czele z nową bronią, rękawicą próżni, o której dziś troszkę opowiem, i wszystkich innych ciekawych zmianach. Także zapraszam Was do tego podcastu. Pierwszym elementem, który tutaj twórcy nam się dzielą, jest dodanie serweru testowego. Ten serwer testowy jest świetnym pomysłem, ponieważ wszystkie ostatnie elementy, które wprowadzali Amazon Game Studios od patcha 1.0.1 przez 2, 3, 4 i 5, to były patche, które poprawiały wiele rzeczy, ale nie do końca było to przetestowane i wychodziły różne inne mankamenty, albo coś nie do końca działało. Były problemy, o których wszyscy informowali na różnych portalach, odnośnie klonowania złota, odnośnie duplikowania przedmiotów i tego typu niestety negatywnych rzeczy, o których słyszeliśmy tu i tam. No i Amazon sobie z tym nie za bardzo radził, dlatego pierwszym pomysłem, który tutaj powstał, było stworzenie serwera testowego, który tutaj będzie nazywał się testem PTR, krainą otwartą testów. No i oczywiście tam będzie ograniczona dostępność, będziemy musieli tam stworzyć postać od nowa i za każdym razem, gdy ten serwer będzie się otwierał, za każdym razem będziemy tworzyć tą postać od nowa. Pewnie ma to swoje konsekwencje, żeby od początku testować wszystkie elementy. Zresztą zobaczymy, być może, tak będzie, że będzie do przetestowania coś endgame'owego. Podejrzewam, że może wtedy Amazon Game Studios na przykład udostępnią postać z wyższym poziomem, żeby można było od razu na żywo przetestować tą daną rzecz. Także zobaczymy, jak to będzie. Serwer testowy wchodzi, także można tam testować i to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ wszystko tam będzie testowane i potem dopiero jak te testy przebiegną pozytywne i wyjdą te mankamenty i poprawki do zrobienia oraz feedback od graczy, to wtedy to wejdzie w życie na żywo do serwerów live. Nie, jest to według mnie troszkę podobne, jak mamy w League of Legends na przykład serwer PBE, no to tutaj mamy ten serwer PTR. Dla mnie bardzo dobra decyzja i bardzo fajna sprawa. I teraz powiem Wam o tej nowej broni, czyli o rękawicy próżni, która się tutaj pojawiła, którą możecie zobaczyć tutaj na screenach. I w Aeternum pojawiła się nowa broń, rękawica zagłady, też inaczej nazywana. Używaj sił próżni, aby wspierać sojuszników i przełamywać szeregi wroga za pomocą tej magicznej hybrydy wsparcia i DPS-u. Czyli to jest, od razu mówię, rękawica, która będzie troszkę DPS-ować, czyli zadawać obrażenia, a jednocześnie być bronią dobrą, supportującą. Jak wiemy, mamy tylko laskę życia. No i tutaj troszkę to kulało, że nie było alternatywy dla osób, które grają supportami, dlatego tu będzie coś naprawdę bardzo fajnego. To pierwsza broń wpływająca zarówno na inteligencję, jak i na skupienie, czyli te dwie tutaj cechy będziemy musieli rozwijać, stanowi doskonałe dopełnienie laski życia i innych magicznych broni. I tutaj, jeśli chodzi o drzewka, to drzewko anihilacji skupia się na maksymalizacji obrażeń doznawanych podczas walki, w zwarciu i na ostrzu próżni utworzonym ze zjadliwej energii próżni. Drugie drzewo to drzewo rozkładu, może zapewniać leczenie oraz wzmocnienia i skupia się na kuli rozkładu, czyli mamy DPS to będzie drzewko anihilacji, a support to będzie drzewko rozkładu. Także i tak samo dodatkowo będą wzmocnienia i efekty negatywne dla przeciwników, czyli to będzie takie debuffy, buffy czy coś, co tutaj nam troszkę brakowało w grze, w grupie szczególnie, gdy mieliśmy wspierającą, która tak naprawdę głównie leczyła i zapewniała elementy głównie do regeneracji naszego zdrowia, więc tak naprawdę tutaj taka rękawica bardzo, bardzo się przyda i jest to bardzo fajna sprawa. Przejdziemy sobie teraz do nowych elementów, nowego kontentu, a dokładnie chodzi o nowe misje i potwory. Nie jest tego dużo, ale to jest pierwszy krok, aby dodać nowy kontent, ponieważ dojdą nam nowi wrogowie, którzy będą gdzieś na południowych wybrzeżach. Nazywać się będą wareskimi najeźdźcami i oczywiście tam będą różni, będą zwiadowcy, łucznicy i tak dalej, i tak dalej.
i oni będą gdzieś na plażach Brzasku i urwisk Monarchy. I wydaje mi się, że to jest taka zapowiedź nowej zawartości, która będzie powoli do nas tutaj docierać. Podejrzewam, że ci warowscy najeźdźcy będą też gdzie indziej w przyszłym kontencie, w przyszłym obszarze, być może gdzieś na północy, skoro gdzieś najeżdżają z północy, przypływają, jak tutaj piszą. Czyli skoro przypływają z północy, możemy się domyślić, że gdzieś tam na północy mają swoją główną lokację, na których oczywiście będziemy na wyższych poziomach zwiedzać. Podejrzewam, że to będą poziomy już wyższe niż 60, 65, pewnie 70. Tego się dowiemy potem. Jeśli chodzi o tych nowych właśnie przeciwników, to będą przeciwnicy raczej mało wymagający, ponieważ zakres poziomów to będzie 16-20. Wiadomo, dużo osób może tutaj trochę narzekać, że jak dodają nowe potwory, to powinny być od razu około 60, ponad 60 poziom, a tutaj dają coś dla low leveli, mid leveli, więc... Ale nie ma co się do tego tak przyzwyczajać. Wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok do tego, aby móc fabularnie też rozszerzyć tutaj wątki na wyspie właśnie Eterną z takimi właśnie nowymi przeciwnikami, co jest dla mnie bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo jeszcze dodają nowe misje, możemy spotkać nowego NPC, który nam da misję gdzieś w okolicach Jesieniowieczni. Dodatkowe będą nowe zadania właśnie z tym związane oraz nowe inne neutralne potwory, jakieś różne alligatory i tego typu nowe, które podejrzewam, że będą się tam różnić skórkami czy jakimiś drobnymi elementami w porównaniu do tego, co mamy, więc zawsze to jakieś dodatkowe urozmaicenie, to dla mnie jest bardzo, bardzo na plus. Przechodzimy sobie do zmian związanych z handlem, a dokładnie chodzi o aktualizację faktorii. I przeczytam wam notkę od twórców. Wszystkie faktorie zostały zjednoczone i są teraz połączone. Możesz kupować i sprzedawać poprzez dowolne faktorie na całym świecie Eternum. Opłaty za oferty kupna i sprzedaży są definiowane według osady, poprzez którą wystawiasz przedmiot na sprzedaż. Czyli w której osady będziemy sprzedawać, to jakby podatki i tak dalej będą nam szły właśnie z tej osady, w której jesteśmy, z której tworzymy na przykład ofertę, czy też kupujemy. Dodatkowo podatki od transakcji obejmującej twoje zakupy są definiowane przez osadę, poprzez którą dokonujesz zakupy, czyli to, co powiedziałem przed chwilą. Przedmioty wyszczególnione w ofertach sprzedaży, które wygasną, powrócą do tej osady, poprzez którą zostały opublikowane. To jest dość rozsądne. Co myślę o tej decyzji? Dla mnie jak najbardziej ok, ponieważ rozłoży to trochę sprzedaż na inne osady, na całą wyspę, ponieważ nie wiem, jak u was na serwerze było, ale u mnie tak było, że główna sprzedaż była w Jesieniowieczni i ewentualnie Wiatrochronie, tam gdzie oczywiście najwięcej graczy można było znaleźć. Troszkę było w Lśniącej Kniei, natomiast pozostałe osady na markecie, no to tam była totalna pustka, dosłownie po parę przedmiotów było wystawionych, więc totalnie nie opłacało się tam na przykład biec, czy też teleportować się, żeby coś kupić, czy też coś sprzedać, mimo różnej ekonomii, różnych cen na poszczególnych regionach. Także dla mnie jest to na plus. Wiadomo, troszkę to zmieni ceny, ponieważ pewne rzeczy mogą się wyrównać. Coś, co było drogie w Jesieniowieczni, teraz będzie troszkę tańsze. Coś, co było droższe, będzie... Coś, co było tańsze, może być droższe. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale dzięki temu tak naprawdę ludzie się rozproszą troszkę po tych osadach, więc każda osada powinna mocniej tętnić życiem. Oczywiście, jeśli tylko na serwerze będzie grało sporo osób. Także te zmiany zostaną wprowadzone w niedługim czasie. Dla mnie wszystko jest na plus. New World się całkiem dobrze rozwija. Mimo, że sporo graczy odeszło, ale to jest rzecz naturalna ze wszystkimi praktycznie tytułami MMORPG, gdzie dużo osób chce po prostu przez te pierwsze 2-3 tygodnie przetestować, pograć. No i dużo osób, tych, które mają odejść, odchodzą i przechodzą na inne tytuły, a ci, którzy grają w New World dalej, będą ten New World grać i będą czekać na zawartość endgame'owa, bo ten element, jak wiemy, na razie troszkę kuleje. Te zawartości po tych 150 czy 200 godzinach, w zależności kto jak gra, no to się troszkę hamują i tak naprawdę dużo osób nie wie, co dalej ma robić, dlatego ja liczę, że Amazon Game Studios będzie wprowadzał właśnie dodatkowe obszary z wyższym poziomem, dodatkowe ciekawe questy, linię fabularną i właśnie nowe bronie.
Ja mam teraz rękawice, mam nadzieję, że następne będą na przykład maczugi, czy też bronie drzewcowe, ewentualnie kusze, żeby coś obok łuku było dodatkowo dystansowego w podobnym klimacie, jak mamy łuk, więc no, ja jestem pozytywnie nastawiony. Czekam wszystkie na te wszystkie zmiany, które tutaj Amazon wprowadza i zapraszam do subskrypcji kanału, bardzo mi to pomaga tworzyć kolejne materiały. Zachęcam do oglądania materiałów fabularnych, które nie cieszą się aż tak popularnością, bo dużo osób nie zwraca na to uwagę, ale czytam tam ciekawe zapiski z Eternum. Możecie znaleźć je na kanale. Zapraszam do poradników i mam nadzieję, że niedługo też pojawią się kolejne. Dlatego zachęcam do odwiedzania mojego kanału i życzę udanej przygody w New World. Jeśli jeszcze nie gracie, to polecam, ponieważ aktualnie nie ma lepszego MMORPG w takich klimatach bardziej zachodnich. Jeszcze dodatkowo w języku polskim, z polskim dubbingiem, zachęcam do tego, aby spróbować tego tytułu, ponieważ jest stosunkowo w dobrej cenie, ciągle około 140 zł, dlatego warto się skusić. I jeśli chodzi o mnie, to na ten dzisiejszy podcast to tyle. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się kolejny materiał na moim kanale. Dzięki i życzę miłego dnia. Cześć!